Rozkład tygodniowy z kart Tarota. Witam serdecznie, kochani słuchacze, znowu na moim kanale Orakel Miłości Loelia. Nazywam się Wróżka Loelia i witam Was serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście po filmiku do komentowania. Nawet wysyłanie mi smajlika jest cudowne. Zawsze patrzę na Wasze komentarze, czytam je. Lajkujcie również z kciuczkiem w górę, koniecznie, to tylko 1 sekundka dla Was, a dla mojego kanału jest to ważne. I kochani, też subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj nowi, dobrze? Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, by dostawać wszystkie powiadomienia o moich najnowszych, codziennych premierkach. Kochani, również jeśli macie jakieś problemy, zapraszam Was na wróżby indywidualne i napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie. To ja Wam powróżę oczywiście z kart Tarota, Lenormanda lub Cygańskich na Wasze konkretne pytania i na podstawie Waszych zdjęć oraz dat urodzenia, co jest oczywiście dokładniejsze. Dobrze, teraz zobaczmy sobie, jakie tendencje pokażą karty na ten tydzień. Chciałam powiedzieć, że w ostatnim tygodniu naprawdę wszystko mi się sprawdziło. Co do joty, aż byłam przerażona. Także no, zobaczmy, co będzie w tym tygodniu, kochani. W poniedziałek rycerz buław, czyli jakiś energiczny, pełen aktywności dzień. I tutaj bądźcie aktywni, zawalczcie o swoje. Musicie szybko tutaj się orientować, być cały czas w akcji, być może zmierzać do jakichś zmian i powinniście szybcy, tak? Dążyć do celu i zawalczyć o coś śmiało, aktywnie. Także podjęcie ryzyka tutaj jest wskazane i być odważnym. Jeśli szukacie jakiegoś partnera, partnerki, jakiejś przygody, afery, romansu, to też tutaj wskazany dzień, ponieważ bardzo tutaj gorąca, aktywna, energiczna, namiętna wręcz atmosfera też może być. We wtorek jakieś zrezygnowanie, coś jakby się skończyło, jacyś jesteście rozczarowani i nie widzicie tej następnej, widzicie szansy, którą podsuwa Wam ktoś pod nos, tak? Tylko rozpaczacie za tym, co się zepsuło, rozlało, zakończyło. Jesteście jacyś zrezygnowani, rozczarowani, pasywni. Nie macie jakby siły, ani ochoty, ani motywacji na nic. Powinniście jednak w ten wtorek wstać, nie smucić się, i zobaczyć tutaj tą szansę, którą los Wam podsuwa, widzicie, pod nos. Musicie tylko energicznie, aktywnie tutaj wstać i rozejrzeć się dookoła Was. Co Wam los tutaj oferuje. I nie zostawać, proszę, w tym pasywnym modusie. W środę jakieś tajemnice być może się ujawnią, ale tutaj też w środę duże jakieś lęki. Jakieś właśnie tajemnice, niewyjaśnione sprawy pod osłoną nocy, tak, sekretne. Być może też jakieś marzenia, zazdrość, niepewność. Uwaga, żeby nie być za bardzo wrażliwym, wręcz nadwrażliwym, tak, na różne jakieś tutaj sprawy, ponieważ bardzo emocjonalna środa mi się pokazuje. Dużo emocji, dużo rozmyślań. W czwartek 5 monet, czyli jakiś niedosyt. Niedosyt, deficyt, strata lub lęk przed stratami. Być może jakieś finansowe tutaj problemy. Uważajcie, by nie wydać za dużo pieniędzy, by w środę nie stracić pieniędzy. Jakaś niepewność. Niedosyt czegoś, niezależnie czy to chodzi o pieniądze, być może też jakieś problemy w pracy, niedosyt w pracy, że ktoś Was nie zauważa, czy nie szanuje. czwartek tutaj nie bardzo widzę jakieś zadowolenie z pracy u Was lub z finansów, tak? Także uwaga w czwartek, by nie stracić pieniędzy, by za dużo nie wydać pieniędzy, by tutaj ktoś Wam nie ukradł czegoś, tak? Także emocjonalne mogą być jakieś straty lub jakiś niedosyt emocjonalny, gdzie czuje się deficyt i smutek, żal. Po prostu, że jesteście niezadowoleni. Kryzys macie, tak? Jakieś takie nie za bardzo wesoły ten dzień, powiedziałabym. W piątek paść monet. Paść monet mówi oczywiście o jakiejś młodej osobie, jeszcze niedoświadczonej, niedojrzałej, ale która szuka stabilności, stabilizacji. Mówi tutaj o czymś, może co się narodzi, nowym początku, jakiejś zmianie, tak? Że dostaniecie może szansę na nowy początek, by małymi kroczkami powoli coś stabilnego znowu odbudować i być może ktoś Wam pomoże lub Was wesprze. Być może tutaj będziecie mieli jakąś nową szansę, by zarobić pieniążki lub jakiś nowy projekt, nowa idea. Powinniście być jednak pracowici, sumienni i pozytywnie myślący tutaj dla tych nowych, ewentualnie jakichś projektów, nowej szansy. Być może spotkacie kogoś, kto kto będzie młodszy od Was i będzie szukał rzeczywiście coś stabilnego. Lub będziecie mieli jakąś nowy pomysł, który może być na zarobienie pieniędzy jakiś dobry. W sobotę jednak potrzebujecie pauzy, wycofania, przemyślenia spraw jeszcze raz na nowo. Tutaj jest taka jakby pozycja spokoju i spojrzenia na sprawy z innej perspektywy, tak? Jeszcze raz jakby przemyślenie sobie gruntownie wszystkiego przed tym, zanim podejmiecie jakąś ważną decyzję. Lepiej zastanówcie się, odczekajcie, nie róbcie nic na szybko, na powiedzmy bezmyślnie, tak? Tutaj pasywność jest wskazana w sobotę. Pasywność i w samotności przemyślenie spraw. No i w niedzielę również, powiedziałabym, te dwie karty są tutaj ogólnie mówiące o wycofaniu się, o pasywności, nie robieniu żadnych jakichś złych, tak, spraw, nie podejmowania jakichś na szybko niestosownych decyzji, przemyśleniu radykalnym spraw. Tutaj wstrzymanie się od działania i tutaj też przemyślenie sobie spraw, tak? Wycofanie się, dystans. Dystans, spokój. Być może choroba też, nie daj Bóg, tak? Bo to też jest karta choroby, ale nie daj Bóg, nie życzę nikomu oczywiście. No, też może to być taka pauza przymusowa, że no nie wiem, jakiś smutek, jakaś depresja, jakieś dolegliwości, czego nikomu, powtarzam, nie życzę, ale też może być to po prostu pauza na przemyślenie nowych spraw, nowych projektów. Niezbędna, tak, do przemyślenia ważnych jakichś spraw. No i w przełożeniu tutaj, kochani, mamy pazia kielichów, czyli jakiś romans, ale ten romans taki powierzchowny, raczej na zasadzie romansu, afery, przyjaźni plus, ponieważ tutaj jest rybka, która lubi wolność, tak? Czyli ta osoba chce romansować, chce być może romantycznych, pięknych chwil z Wami, ale nie chce się wiązać, nie chce się zobowiązywać, tak? No, po prostu jakaś nowa, tutaj gorąca być może faza. Być może tutaj ktoś się pojawi, młodszy od Was lub równy Wam wiekiem, ale taki młodzieżowo wyglądający czy młodo wyglądający spod znaku ryby, skorpiona lub ryb, raka, skorpiona lub ryb, i ta osoba będzie chciała po prostu może z Wami randki, nie wiem, romantyczności, intymności, jakichś fajnych tutaj emocjonalnych doznań, tak? Ale tak jak mówię, nie widzę tutaj, żeby to było głębokie, raczej powierzchowne. Kochani, no taki tydzień pełen jakichś melancholii, smutku, niedosytu, deficytu, przemyślenia spraw. Z tych kart mi tutaj bija raczej smutek ogromny i wycofanie się, dystans do spraw, do rzeczy, do ludzi. Też przestroga, by tutaj nie stracić czegoś, tak? Uwaga na pieniądze, uwaga na pracę, ponieważ jakaś strata, jakiś kryzys jest. Także uważajcie, kochani, przemyślcie sobie wszystko bardzo rozsądnie i życzę Wam miłego tygodnia. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.